Cześć kochani, no już 7. miesiąc mojej ciąży. Wow, ten czas tak szybko leci i ja dosłownie niedawno pamiętam, że wam nagrywałam pierwszy odcinek, a teraz już 7. miesiąc, czyli jestem w trzecim trymestrze, to jest 28, 31 tydzień ciąży. No, powiem wam, że trochę mi jest smutno, bo wiem, że to już jest końcówka, a tak lubię w sumie być w ciąży. Chociaż teraz jest też fajny moment, bo teraz mój brzuszek wreszcie już jest widoczny. Nie schowa się pod żadną kurtką. Zresztą zobaczcie sami. Tak prezentuje się mój brzuszek. O, tak z przodu, a tak z boku. Więc już co nieco widać. No i przyniosłam się na kanapę, bo stwierdziłam, że tak trzęsie mi się kamera, jak stoisz do nie do oglądania, więc tutaj jest dużo, dużo lepiej. Co chciałam wam powiedzieć, co się dzieje właśnie w tym 7. miesiącu? Prawdopodobnie dla większości z Was, jeśli chodzi o rzeczy związane z lekarzem, to tutaj nic ciekawego się nie wydarzy, ale w moim przypadku akurat ten 7. miesiąc był bardzo kluczowy, jeśli chodzi o wizytę u lekarza, ponieważ między 28 a 30 tygodniem, tak, 30 tygodniem można na NFZ otrzymać immunoglobulinę, jeśli oczywiście, tak jak w moim przypadku, macie konflikt serologiczny, czyli ja mam grupę krwi ujemną, a mój partner ma dodatnią. Wtedy właśnie zachodzi taki konflikt i od zeszłego roku NFZ refunduje właśnie takie zastrzyki z immunoglobuliny. Jeśli po porodzie się okaże, że dziecko ma inną grupę krwi niż kobieta, to wtedy też dostaje właśnie taki zastrzyk. Lekarz musi to dużo wcześniej zamówić, więc to trochę trwa, więc tutaj do tego trzeba się w ogóle przygotować i z lekarzem i musimy się wstrzelić między ten 28 a 30 tydzień, więc też to jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, nowe dolegliwości, to tutaj nic chyba nowego się nie pojawiło. I widzimy się w kolejnym odcinku. Buźka, pa, pa!